Nagrywanie. Zaczynamy. Dobrze, słychać mnie? Jacek Browarski. Tak, słychać i widać. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Jacek Browarski. W firmie ADT zajmuję się rozwojem biznesu. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas na spotkanie dzisiaj z nami, takie wirtualne. Na początek chciałem powiedzieć parę słów o firmie ADT. Jesteśmy ponad 10 lat na rynku, w 100% polski kapitał, jesteśmy średniej wielkości integratorem. Specjalizujemy się w rozwiązaniach storage'owych i archiwizacyjnych, gdzie głównymi naszymi partnerami są obok oczywiście Quantum firma Convolt. Posiadamy wiele instalacji na rynku. Też jak powiedziałem, jesteśmy 10 lat na rynku, ponad 100 klientów w Polsce, z czego kilkunastu używających rozwiązań Quantum, o których dziś będziemy mówić. Nasza specjalizacja archiwum, backup sieci SANLAN, czyli wszystko, co można użyć w data center. Pomagamy klientom też instalować chmury prywatne, hybrydowe, migrować się do chmur, jeśli jest trzeba, oraz zapewnić rozwiązania business continuity, co w dzisiejszym czasie, jak widać, jest bardzo potrzebne, gdyż jak musieliśmy opuścić nasze biura, tak, no to życie toczy się dalej, praca również i my tutaj też jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Firma ADT jest firmą polską, jak powiedziałem, z polskim kapitałem, natomiast z naszymi klientami razem wyszliśmy w świat. Jesteśmy obecni tam, gdzie nasi klienci, czyli w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, w całej Europie, ale również tak odległych od nas miejscach jak Malezja, czyli Singapur, Australia, czy też Nowy Jork. Nasza duma to dział inżynierski, tak? Jesteśmy firmą integracyjną, jesteśmy firmą wdrożeniową i to, co naszą wartością dodaną jest największą, to nasz właśnie dział inżynierski, który dzisiaj zresztą będzie, jego część będzie prezentować nasze rozwiązania. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to jesteśmy partnerem biznesowym dla naszych klientów. Posiadamy wysokie kompetencje, świadczymy serwis 24x7, czyli przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu w różnych lokalizacjach, tak jak pokazałem na poprzednim slajdzie. I ponad 90% zgłoszeń serwisowych, które dostajemy, rozwiązujemy sami. Posiadamy na tyle wysokie kompetencje, że jesteśmy sami w stanie efektywnie pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu problemów. Oprócz samej integracji posiadamy także Software House, czyli tworzymy aplikacje na życzenie. Pracujemy w technologiach dotnetowych w oparciu o metodologię Scrum i tworzymy rozwiązania szyte na miarę klientów, czy to aplikacje mobilne, czy jakieś workflowy oferowane przez nas, rozwiązania sprzętowe i programowe możemy właśnie też rozszerzyć o interfejsy software'owe. Dla naszych klientów jesteśmy doradcami biznesowymi, organizujemy spotkania technologiczne, dzielimy się wiedzą, tak jak na przykład właśnie w dniu dzisiejszym z naszym partnerem Quantum chcemy pokazać, jak w praktyce działa, jak można zbudować archiwum wysokoskalowalne i efektywne kosztowo i zapewniamy dostęp do wiedzy. To tyle, jeśli chodzi o krótki mój wstęp. Teraz chciałbym przekazać głos do studia i moi koledzy poprowadzą dalszą część techniczną już prezentacji dzisiejszej. Dziękuję. Dziękuję, Jacku. Teraz Daniel. Witam serdecznie wszystkich. Ja w firmie ADT zajmuję się, jestem czy wszystko jest OK z głosem? Nie wiem jak z prezentacją, bo przynajmniej mam tutaj. Tak, widzimy Cię. Teraz już prezentację również i Cię słyszymy. Ale jest też na cały ekran prezentacja, bo mam coś innego u siebie? Już tak. Wcześniej. Okej. Okay.
Okej, okay, dobra. To jeszcze raz. Ja nazywam się Daniel Kudyba, w firmie ADT jestem architektem IT. Dziś opowiem o rozwiązaniu Stornex w File Systemie. Jest to zaawansowany menadżer danych. Opowiem trochę o samym systemie, opowiem też o wdrożeniach, jakie udało nam się do tej pory zrealizować i o instalacjach, które utrzymujemy. Dla wszystkich tych, którzy nie słyszeli nic o firmie Quantum, to Quantum to storage dla wymagających workflowów. Quantum pomaga budować całą architekturę storage'ową przez tworzenie, udostępnianie i magazynowanie tego kontentu. Powszechne zastosowanie to szeroko pojęta branża wideo, branża telewizyjna i postprodukcji wideo. Co ciekawe, kiedy ludzie myślą o technologii Quantum, właśnie bardzo często wiążą ją z tą produkcją wideo, którą jakby mamy tutaj w kręgu zainteresowań, ale to też Quantum to nie tylko ta produkcja wideo i obróbka, czyli transmisja, studia telewizyjne, studia efektów specjalnych, ale Quantum to ogromne pole możliwości dla innych branż, jak na przykład projekty, które są realizowane odnośnie monitoringu miast, monitoringu dróg, wszelkiego rodzaju tak zwanego cyfrowego monitoringu sieci, które dzisiaj jest szeroko pojętą kwestią i jak najbardziej te wdrożenia są realizowane. Quantum to także branże technologiczne, czyli badania, medycyna, zdjęcia i nagrania operacji, które jakby są coraz bardziej popularniejsze. Te operacje dzisiaj mamy na tyle zaawansowane systemy, które pozwalają na dokonywanie takich operacji choćby zdalnie. Jakby te operacje są też filmowane, żeby jakby inni studenci mogli się na tych nagraniach uczyć. To też jest magazynowane. Wszystkie branże potrzebują tego storage'u, potrzebują inteligentnego storage'u, bo tych danych produkujemy coraz to więcej i musimy je w odpowiedni sposób składować. Takie trzy typowe wymagania to właśnie obsługa tych danych przychodzących, czyli tego rozmiaru, tej wystarczającej prędkości do pracy na tych danych i także ten czas dostępu do tych danych. Kolejną kwestią to kolaboracja na tych danych, czyli dzisiaj ten rynek wygląda bardzo globalnie, bo pracujemy z różnych miejsc na świecie. Często to są różne systemy, często końcowy klient choćby używa, jedni mają preferencje co do Windowsa, inni preferencje mają co do Mac OS-a. Jakby tutaj musimy taki wspólny punkt dla tych obu technologii znaleźć, gdzie możemy to jakby połączyć i tą pracę ułatwić. Ostatnią jakby kwestią jest retencja tych danych. Coraz więcej tych danych produkujemy, więc warto było składować je w odpowiedni sposób i też jakby dbać o tą część odnośnie wartości danych co do kosztów przechowywania, jakby versus koszty przechowywania. I bo każde dane dzisiaj według nas storage to powinien po prostu przynosić, pomnażać zyski dla firmy, a nie je generować. Nie powinno być jako taki bagaż obciążający biznes, tylko storage powinien dawać wartość, na podstawie której jesteśmy w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski na podstawie danych tych i dzięki temu zyskiwać przewagę rynkową. To wszystko, te wszystkie cechy możemy połączyć, te wszystkie wymagania możemy połączyć takie trzy cechy, czyli wydajność, dostępność i koszt przechowywania per terabajt danych. Bardzo ciężko jest to zrobić jednym systemem. Dostarczając jeden system, bardzo ciężko jest połączyć te wszystkie cechy, jakimi są wydajność, właśnie dostępność tych danych w dowolnym momencie, przez dowolnego klienta i do dowolnego zasobu. Tu z ciekawą technologią przychodzi firma Quantum z technologią Stornex, jaką jest rozwiązanie file systemu.
Wiele firm na świecie, jakby patrząc na referencje, to wiele firm używa technologii StoreNext. To nie tylko branża rozrywkowa i branża produkcji kontentu, ale to też branża, czy to działalność publiczna, czy to są też działalność security, czy też produkcyjna choćby nawet. Wszystkie dziś potrzebują storage'u, wszystkie branże potrzebują storage'u, który da odpowiednio szybki dostęp do danych, pozwoli te dane analizować, pozwoli też archiwizować te dane, tworzyć backupy i jakby robić to jak najlepiej, jak najniższym kosztem. Tak wygląda architektura systemu StoreNext z uwzględnieniem jego głównych funkcjonalności. StoreNext to tak właściwie system archiwizacji, ale też wirtualizator, którego zaletą jest to, że jeden file system może jednocześnie być prezentowany dla wielu różnych systemów operacyjnych za pomocą różnych protokołów. Każdy host korzystający ze StoreNext klienta ma możliwość korzystania z danych w natywnym formacie, czy to jest Windows, czy to jest Unix, czy Mac OS. Wcześniej wspominałem. Jest to możliwe dzięki autorskiemu współdzielonemu systemowi plików, jakim jest SNFS, w którym dane przechowywane są bezpośrednio na storage'u SAN i mogą być udostępniane w postaci plików dla kolejnych hostów w natywnych formatach dla konkretnych OS, które w danym momencie używają tego rozwiązania. Całe rozwiązanie oprócz przyspieszenia jakby ścieżki tych dostępu do tych danych potrafi również obniżać koszt prowadzenia poprzez optymalizację używanej przestrzeni dyskowej. Dzięki polityce tirowania danych StoreNext przenosi dane głównego, tak zwanego primary storage do tańszego medium, jakim mogą być choćby taśmy czy też tier do clouda, tutaj jeśli system wykrywa, że dane nie są używane od długiego czasu, kwalifikuje je jako dane statyczne i zgodnie z przyjętą wcześniej polityką przenosi je na tańszy storage, tak jak wszyscy wspominałem, żeby to był niższy stosunek ceny za terabajt przechowywanych danych. Ponieważ StoreNext umożliwia hostom jednoczesny dostęp do tych samych zasobów, muszą istnieć mechanizmy, które uporządkują operację zapisu, aby zapobiec sytuacji, w której dwa hosty czy też użytkownicy nadpisują te same obszary na dysku w tym samym momencie, taka kolizja. StoreNext w tym celu prowadził kontrolę zarządzającą kolejką zapytań, tak zwany metadata controller. Jakby tutaj XTList, czy też StoreNext, tak jak inaczej mówiąc, to urządzenie, które właśnie nie tylko dba o cały ten workflow i jakby sprawuje kontrolę nad zarządzaniem tymi metodami, nad zarządzaniem całą tą kolejką zapytań, ale to oprócz tego system zarządzania tymi metadanymi, obsługą zapytań, ale też pełni rolę pamięci do przechowywania tych metadanych. Dzięki zastosowaniu takiej dodatkowej pamięci, która magazynuje metadane, przestrzeni treści plików są odseparowane od metadanych. W ten sposób jakby wzrasta wtedy prędkość zapisu. Dzięki odseparowaniu tych dwóch procesów, one są robione w dwóch różnych miejscach, więc dzięki temu uzyskujemy szybszy czas zapisu. Dostęp do przestrzeni storage'owej może być realizowany na trzy sposoby. Za pośrednictwem sieci SAN wymagana jest instalacja klienta na komputerze. Tak samo w przypadku sieci dostępu poprzez sieć LAN. Również wymagana jest instalacja klienta na komputerze, a także za pomocą protokołów CISA i NFS-a. To, co jest tak jak tutaj na tym rysunku jest widać, te trzy dostępy. To też świetnie w rozwiązaniu StoreNext, to że możemy zarządzać
z jednej konsoli całym przepływem danych w organizacji. Cały workflow jest pod kontrolą jednego systemu. Jest to, czyli od takiego przepływu po backup, po archiwizację długoterminową, czy też ten tier do clouda. Wszystko w jednym narzędziu managementowym, wszystko przy pomocy jednego GUI. Teraz powiem trochę o takim naszym lokalnym rynku, które jakby co nam się udało już zrobić do tej pory, co obecnie robimy i jak wyglądają nasze wdrożenia. Ciekawym wdrożeniem jest na pewno wdrożenie NAC. Jak mówi cytat, każde zdjęcie ma swoją historię, niektóre historie mają swoje zdjęcia, tak też wygląda to w tym przypadku. Ogromne dziedzictwo historii, pamięć dla przyszłych pokoleń, takie świadectwo przeszłości dla kolejnych pokoleń. I tutaj w przypadku wdrożenia w NAC najistotniejsze było uzyskanie dużej wydajności przy jednoczesnym dostępie z wysoką przepustowością oczywiście, dużej liczby. Jako główne sterty systemu i gdzie macie ultrawersa użytkowników. Zniknąłeś tam. Paśma, zniknąłeś na chwilę. Na chwilę zniknęliście. Więc jeszcze raz ten slajd poprosimy. Okej. Okej, tutaj jakby zwłaszcza może od początku ten slajd. Tutaj problemy, z którym jakby borykał się klient, to jedno to było to, że potrzebował dużej wydajności przy jednoczesnym dostępie z dużą przepustowością oczywiście, dużej liczby użytkowników, czyli każdy potrzebuje dostępu do tych danych, które tam NAC archiwizuje i jakby często jest to w jednym czasie. No i to zostało zrealizowane przez 4 gateway TCNFS, całe serce systemu i dwie macierze i series użytkowo pół petabajta. Dodatkowo ten system, jak tu strzałeczka wskazuje, został rozbudowany o biblioteki taśmowe, których nie ma jeszcze tutaj na schemacie. To z kolei rozwiązało kolejny problem, z którym borykał się klient, a mianowicie było to konieczność posiadania kilku kopii każdego pliku zapisanego na file systemie. Dzięki odpowiednim politykom migracji udało się zapewnić, że każdy plik będzie posiadać dwie kopie, dodatkowe kopie. Pierwsza z nich będzie na taśmie, która cały czas jest w bibliotece podłączona do StorNexa, a druga w ośrodku zapasowym. Obie te kopie mają istnieć przy jednoczesnym pozostawieniu oryginalnego pliku na dysku. I tu jakby system, jak wspominałem wcześniej, został rozbudowany o bibliotekę taśmową. Obecnie wynosi to 1,5 TB sumarycznie. Tak wyglądają wydajności dla systemu, który udało się uzyskać po wdrożeniu. Co ciekawe, że obecnie rozbudowano też macierz o dodatkowe dyski, a to przyczyniło się do tego, że wydajność systemu wzrosła do tego stopnia, że w niektórych testach ograniczeniem była już przepustowość łącza FC, a nie jakby wydajność systemu. Kolejnym wdrożeniem jest wdrożenie w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, gdzie wspólnie z firmą SAD wdrożyliśmy StorNexa, dostarczyliśmy tam archiwum na 2 petabajty użytkowo na dyskach i 4 petabajty na taśmach. Celem wdrożenia było zbudowanie systemu, który zwiększy wydajność, przepustowość i pojemność. Rozwiązanie zostało wyposażone jakby podstawowe to serce systemu, czy cały ten StorNex. Do tego 2 gateway zapewniające dostęp blokowy, 4 gateway
zapewniający dostęp TIFSA NFS-a, 8 macierzy i Sirius, 2 petabajty użytkowo, 8 dysków, biblioteka taśmowa 1400 slotów i 8 napędów LTO6. Tak wygląda wydajność systemu po SAN, gdzie wszyscy klienci połączeni są za pomocą SAN klientów. Dla porównania kolejny slajd pokazuje, jak wygląda wynik wydajności dla systemu w momencie, w którym wzrosła ilość klientów i w tym przypadku część klientów podłączana była za pomocą DLC, czyli klienta lanowego, a część dostawała się za pomocą TIFSA, wystawionego z serwerów, które miały podłączony file system ze StorNexa za pomocą SAN klientów. To wdrożenie zostało otworzone na świat i każdy może teraz je zobaczyć, bo jakby TVN zrelacjonowało to wydarzenie otworzenia tego, otwarcia tego systemu. I tak wygląda data center po implementacji tego rozwiązania. Trzy środkowe szafy to generalnie cały systemu, a te diody świecące się na zielono, które Państwo widzą, to są właśnie macierze i Sirius. Reszta to biblioteki taśmowe i pozostałe elementy systemu. Tutaj kolejnym, zarazem ostatnim jakby przykładem naszego wdrożenia jest NC+, czyli platforma Canal+. Tu samego wdrożenia nie robiliśmy, ale jesteśmy stroną odpowiedzialną za utrzymanie danej instalacji i też jej rozbudowę. Tutaj jakby wyzwanie było to, żeby jak najbardziej zutylizować medium, które jest tańsze przy zachowaniu jakby tej długiej retencji, czyli tak taśmy. Udało to się zrealizować dzięki zastosowaniu odpowiednich polityk StorNexowych, czyli automatycznego przenoszenia nieaktywnych danych znajdujących się na dyskach na taśmy LTO, dzięki czemu zwalniała przestrzeń na droższym nośniku, jakim są dyski. No i co w konsekwencji dało taki rezultat, że kanał NC+, serwery, które mają kilkaset terabajtów pojemności, w większości przechowywane są na taśmach, a jeżeli dane są potrzebne, po prostu pobierane są z tych taśm i następnie przenoszone warstwę wyżej. Co ciekawe, każdy kanał to osobny file server. Na tym zakończę moją prezentację. Teraz zapraszam Państwa do części demo, gdzie kolega pokaże, jak wygląda to od strony inżynierskiej, zaloguje się do GUI i pokaże, jak to wygląda na rodzinnym systemie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Danielu. Piotrze, powinieneś móc się pokazać i swoją prezentację również. Okej, tak, witam wszystkich. Ja nazywam się Piotr Kraca i jestem inżynierem w firmie DT. Widzimy, tylko troszkę głośniej, jakbyś mógł mówić, ale widzimy adminowe screen z adminem Quantum. Okej. Już. Od około 5 lat zajmuję się pracą ze StorNexem, więc miałem jakiś tam udział we wszystkich wdrożeniach, które zostały wspomniane na wcześniejszej prezentacji. Dzisiaj nie mamy za dużo czasu na przegląd technicznych możliwości StorNexa, ale będę chciał pokazać te najważniejsze i takie związane tylko ze StorNexem, czyli pokażę funkcjonalności, które są charakterystyczne dla StorNexa, czyli implementację tego systemu SNFS i podłączenia za pomocą protokołu SNFS do klientów. W tej prezentacji do klientów, jako klienci będą serwery Windows i Linux. Na początku zacznę od omawiania
panelu zarządzania Stornetem. Stornet umożliwia zarządzanie za pomocą trzech metod. Dwie najbardziej popularne, czyli linia command dostępna za pomocą SSH i przeglądarka będą pokazane na tej prezentacji. Jest jeszcze dostęp za pomocą API, ale nie będzie to pominięte w tej prezentacji. Dobra, przed Państwem na monitorze jest widoczny główny panel zarządzania systemu Stornet. Ten, który prezentujemy na tej prezentacji, troszkę różni się od takiego prawdziwego systemu, ponieważ jest to pojedynczy node, gdzie normalnie pewna instalacja składa się minimum z dwóch nodów. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że takimi kluczowymi rzeczami dla systemu Stornet są file systemy, są biblioteki lub storage dyski, czyli miejsca, na których można przerzucać nieaktywne dane. No i oczywiście to, co jest związane z bibliotekami, czyli napędy. W drugim rzędzie mamy informacje o pojemnościach, o utylizacji pojemności w systemie Stornet i wykorzystaniu licencji. Dobrze, to na początku chciałbym pokazać coś, co jest sercem całego systemu Stornet, czyli file systemy. W Stornexie możemy wyróżnić dwa systemy plików. Jest to system plików takie zwykłe i zarządzalne. W tym przykładzie mamy już tylko system zarządzany, czyli tylko rozbudowana wersja tego file systemu. Co cechuje Stornexa, to sposób, w jaki tworzymy file systemy. Mamy tak naprawdę, file system składa się z elementów, które nazywają się state grupy. Mamy trzy typy danych, które mogą znajdować się na takiej state grupie. Dwie pierwsze, czyli metadata i journal, to są tak naprawdę jakieś zawartości systemowe, które służą do zarządzania danymi na pliku, na file systemie. I trzeci typ danych to są dane użytkowników. I generalnie file system tworzymy składając w jedną całość luny wystawione z różnych macierzy i w odpowiedni sposób przypisując luny do Stripe Group możemy tak naprawdę zmodelować sobie to, w jaki sposób chcemy, aby nasz file system utylizował. Jeżeli chcemy mieć jednoczesny dostęp za pomocą dużej przepustowości do file systemu, to odpowiednia konfiguracja Stripe Group może nam to umożliwić. Nie ma jak gdyby uniwersalnej metody, jak stworzyć file system, to wszystko zależy od tego, jakie macierze są używane pod spodem, bo zależy to od parametrów file system, z którego wystawiamy poluny. Dobrze, mając file system możemy przejść do drugiego ważnego elementu systemu Stornet, czyli systemów, narzędzi czy systemów, do których przekierowane będą nieaktywne kopie. Jak widać, jest kilka dostępnych opcji. Najbardziej popularne są chyba biblioteki. Podejrzewam, że w niedługim czasie na popularności może zyskać tiering danych do clouda, ponieważ Stornet też umożliwia współpracę z cloudem, czy to publicznym, czy dowolnym inną chmurą prywatną, która ma protokół S3 kompatybilny z ogólnymi standardami. Możemy jeszcze tworzyć, na przykładzie tej prezentacji mamy dwa różne obiekty, to są dwie biblioteki. Jedna to jest biblioteka fizyczna, do której faktycznie trafiają dane na taśmę. I druga to jest biblioteka tak zwana voltowa, czyli to jest tak naprawdę obiekt wirtualny, który jest wykorzystywany przy przenoszeniu danych do archiwów. No i to, co się wiąże, co wiąże file system z destynacjami, na których trafiają kopie danych, są tak zwane storage policy, czyli polityki, w których definiujemy, jak mają zachowywać się nieaktywne dane.
Może pokrótce pokażę, jak wygląda przykładowo taka polityka. Więc tak, na pierwszym, że tak powiem, etapie konfiguracji są dwa parametry, które są istotne. Czyli wiek pliku, po jakim zostanie zrobiona jego kopia i wiek pliku, po jakim zostanie dany plik usunięty z file systemu. Czyli tak naprawdę zostanie jego tylko staw i nie będzie zajmował miejsce na dysku. Będzie istniał tylko na taśmie. Dla każdej polityki możemy określić, ile kopii i jakie kopie mają zostać wykonane. Maksymalnie dla każdej polityki możemy zdefiniować cztery różne kopie plików. I tak na przykład, jak było na wcześniejszej prezentacji, na przykładzie wdrożenia znaku. Klient w tej instytucji potrzebują posiadać dwie osobne kopie jednego pliku. Zostało to zdefiniowane po prostu w tym miejscu. I później łącząc to z polityką archiwizacji, zostało to skonfigurowane w taki sposób, że jedna kopia cały czas znajduje się na taśmie, która jest na całe przypięta w bibliotece, do biblioteki, a druga znajduje się w lokalizacji zdalnej, do której jest jakiś taśmą przenoszona. W ostatnim kroku też konfiguracji przypisujemy foldery z naszego file systemu, które mają podlegać tej polityce. I jest proces, po prostu system sam wykrywa, jakie foldery są na danym file systemie i nam je tutaj listuje. Od strony GUI możemy podglądać też pliki, jakie znajdują się na naszym file systemie, a także wykonywać na nich różnego rodzaju operacje z poziomu dostępu dla platform stronowych, czyli przenosić je na taśmy czy na inne media, pobierać je z tych mediów, zmieniać wersję, bo file system stronach oferuje też wersjonowanie, a także odzyskiwać pliki, które zostały przez przypadek albo nie usunięte z file systemu. Możemy też podejrzeć sobie nasze taśmy, które są związane ze zdefiniowanymi politykami, a także sprawdzić, jakie firmy, jakie pliki zostały na te taśmy przygrane, a także jaki jest ich status, czy są to aktywne kopie, czy nieaktywne, czy może pliki, których kopia znajduje się na taśmie, zostały usunięte z dysku. Bardzo prosty i jasny sposób jest to przedstawione. Tak jak mówiłem, wcześniej strony umożliwia zarządzanie za pomocą linii komet i tak naprawdę mamy dostępne całą rodzinę poleceń służących do zarządzania file systemem i storage managerem, bo są dwa główne komponenty StoreNexta. I jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to wszystko, większość możemy skonfigurować w GUI, natomiast niektóre dodatkowe parametry wymagają konfiguracji tego poziomu file systemu. I jedną z takich rzeczy jest na przykład umożliwienie file systemowi być zmieniane dodatkowo za pomocą Ethernetu, pominięcie protokołu RC. Podomyślnie każdy file system jest wystawiany za pomocą protokołu RC. Wymaga to po prostu modyfikacji pliku etap, w którym zdefiniowany jest punkt montowania danego file systemu. To jest właśnie definicja tego file systemu. OK, jeżeli mamy zdefiniowany już nasz file system, mamy zdefiniowane jakieś polityki, to przedstawię teraz, jak wygląda podłączanie takiego file systemu na przykładzie, może najpierw systemu Linux, bo to jest prostsze. Tak naprawdę po zainstalowaniu odpowiednich binariów na systemie Linux, które w ogóle można sobie pobrać bezpośrednio z panelu zarządzającego,
Widać, że tutaj tak naprawdę zaportowanych jest większość systemów wykorzystywanych w Enterprise'ie. W każdym razie po zainstalowaniu odpowiedniej paczki na Linuxie tak naprawdę wykonujemy podobny build w stawie, a następnie wykonujemy tylko mount podany przez ścieżkę. Dany file system będzie już podmontowany jako file system stornextowy i możemy sobie do niego przejść w łatwy sposób, wylistować zawartość tego file systemu. I jak przejdziemy do Windowsa, to możemy zauważyć, że to samo po stronie Windowsa i Linuxa jest zawsze, tak jak wcześniej zostało wspomniane, ten file system w łatwy sposób jest współdzielony pomiędzy różnymi typami systemów operacyjnych. Okay. Jeszcze wrócę do konfiguracji na systemie Windows. Na Windowsie mamy dostępną taką aplikację stan klienta, która po odpowiednim podaniu tutaj adresu IP naszego metadata kontrolera wyszuka wszystkie file systemy, które są zdefiniowane na naszym systemie Stornext. I w prosty sposób możemy je podmontować do naszego systemu. Po prostu wskazujemy, do jakiej litery, jaka litera dysku ma być przypisana do tego file systemu i kliknięcie OK i to wszystko. Jeżeli byśmy chcieli podłączyć ten file system za pomocą Ethernetu, to tylko wystarczy tutaj kliknąć, że włączamy LAN klienta. I tak jak mówiłem, file system pojawia się jako kolejna litera dysku i umożliwia nam dostęp do tych samych rzeczy, które mamy na systemie Linux. Przejdę teraz może do linkomentu, bo tak będzie po prostu szybciej pokazać funkcjonalności niż wyklikiwać to za pomocą przeglądarki. Więc tak, ja na potrzeby tego pokazu stworzyłem już odpowiednie polityki, odpowiednie foldery, więc możemy sobie przejść do jednego folderu, który jest obsługiwany przez politykę audio. Ten folder nazywa się audio i zawiera jakieś pliki tekstowe, pliki muzyczne. Ok, znajduje się tutaj trzy pliki. I w tym momencie możemy sobie podejrzeć, jak wygląda ten plik. To jest takie polecenie, które umożliwia nam wyświetlanie dokładnych informacji o pliku. Tak jak mówiłem, to samo można wyświetlić sobie z poziomu przeglądarki. I jak widać, mamy napisane, że ten plik znajduje się w archiwum. To znaczy, że ten plik znajduje się już na tyle długo na danym file systemie, że po pierwsze został przeniesiony na taśmę, a po drugie minął czas, po którym Stornext stwierdził, że ten plik należy usunąć z dysku. I tak naprawdę na dysku została jego tylko metadane. Coś, co informuje nas, że taki plik znajduje się w naszym file systemie. Druga informacja, jaka jest istotna, to jest taśma, na której dany plik się znajduje. Jeżeli byśmy muszę mi się uruchomić ten plik. Jeżeli byśmy chcieli cokolwiek wykonać na tym pliku, to system automatycznie pobierze ten plik na dysk. Oczywiście użytkownik będzie odczuwał jakieś zawieszenie chwilowe aplikacji. Może pokażę, jak to wygląda. Tak, w tym momencie nic się nie dzieje, ale tak naprawdę
system w tym momencie montuje sobie taśmę i pobiera ten dysk, ten plik na dysk. Jeżeli to się skończy, to no w tym momencie akurat dostanę błąd, bo to jest format, który zawsze nie jest wspierany. W archiwach, które pracują produkcyjnie, to taśmy cały czas są w ruchu, więc nawet nie można nie zauważyć tego, że coś się dzieje innego na archiwum, że ten plik faktycznie nie jest dostępny aktywnie na systemie. Tak jak mówiłem, taśma z tym plikiem, taśma zawierająca ten plik, czyli o numerze LTO100, została zamontowana do drive'u drugiego bibliotece i teraz powinien wykonać się jakaś wynik tego polecenia. Może zdubluję sobie sesję, żeby nie tracić czasu. No i w tym momencie ten plik się już pobrał, widać, kart nie działa dobrze z plikami i mamy już informację, że dany plik znajduje się na dysku i archiwum, więc w tym momencie aktywnie będzie dostępny dla użytkowników. Tak jak wspomniałem wcześniej, Pipe System Store Next wspiera też wersjonowanie i wersje plików możemy sobie zmienić i podejrzeć i zmienić za pomocą GUI lub nikomu. I tak na przykładzie tego pliku, który stworzyłem, widać, że mamy dostępne trzy wersje tego pliku. Nie ma problemu, żeby w każdej dowolnej chwili zmienić ten plik. I po takiej zmianie dany plik znajduje się najpierw w archiwum, bo zmiana na początku następuje tylko w metadanych i dopiero dopóki użytkownik nie będzie chciał odczytać tego pliku, faktycznie nie zostanie pobrany. To chodzi o szczytność miejsca. Jak wygląda przenoszenie plików na taśmę? Więc tak, jakbyśmy sobie stworzyli plik, wyszukali go jakąś wartością, to w tym momencie musimy odczekać czas zdefiniowany w polityce, czyli w tym przypadku 5 minut, zanim zostanie on przeniesiony na taśmę. Ale zostanie to zrobione automatycznie. Żeby nie czekać, no, muszę to ten przeniesienie ręcznie. I generalnie to wygląda tak, że demon odpowiedzialny za obsługę komunikacji z biblioteką taśmową dostaje zlecenie i w tym momencie taśma była zamontowana już na pędzie, więc zostało to zrobione w dość szybki sposób. Mając wykonane kopie naszych plików na taśmę, mamy też tak naprawdę system zabezpieczenia utraty danych. W każdym momencie możemy wykorzystać Connecta do przywrócenia danych, które zostały usunięte. Tak jak na przykład tutaj mamy folder, który Citi znajduje się na dysku i na archiwum. Możemy teraz
usunąć ten cały folder zawierający nasze dane z projektu pierwszego. I w tym momencie Stornex w prosty sposób umożliwi nam odzyskanie tych danych. Jak widać, wystarczy, że podamy mu jakoś źródło file systemu i Stornex już wykrywa, że jakiś folder został usunięty i znajduje się jeszcze na taśmach, więc możemy to kliknąć. I nasz folder zostanie w szybki sposób przywrócony na miejsce. Tylko tak jak ma to miejsce przy wersjonowaniu. Pliki odzyskane w taki sposób. Tak naprawdę najpierw jest odtworzone są metadane, czyli stuby. I dopiero kiedy faktycznie użytkownik będzie miał potrzebę otwarcia danego pliku, jest on pobierany z odpowiedniej taśmy i staje się jego aktywna wersja na dysku. Staje się aktywną wersją na dysku. Właśnie widzimy, że pojawiła się kolejna taśma w napędzie, ta, która zawierała kopię tego pliku. Napęd ma status in use, czyli pobiera dane, więc za chwilę powinien się ten plik pojawić na naszym dysku. O, i już się pojawił, możemy go normalnie otworzyć. I tak się dzieje dla każdego pliku, który został stworzony. Jest to niejako zabezpieczenie przed tym, żeby przez przypadek sobie nie zapchać file systemu, odtwarzając jakiś plik. Bo nierzadko jest taka sytuacja, że file system ma powiedzmy 100 tera pojemności, a dane nieaktywne znajdujące się na taśmie zajmują 500 terabajtów. Dlatego Stornex odtwarzając taki folder odtwarza najpierw metadane, a później my możemy pojedynczo po prostu wybierać pliki, które chcemy sobie w pierwszej kolejności odtworzyć na naszym dysku. Dobrze, więc tak pokrótce wydaje mi się, że omówiłem tutaj najważniejszą funkcjonalności. To jest takie charakterystyczne typowo dla niego. Pominąłem tutaj moduł główki nasowej, który tak naprawdę nie różni się od serwerów nasowych dostępnych u innych producentów w takiej swojej podstawie. Po prostu tworzymy folder i wystawiamy go za pomocą odpowiedniego protokołu, czy to NFS, czy CIFS. Czy CIS, nadając odpowiednie uprawnienia do tego zasobu. Niczym to się nie różni tak naprawdę od rozwiązań dostępnych u innych producentów. Może jeszcze tutaj chwilkę, bo wykorzystam ostatnią minutę, powiem o dodatkowych funkcjach klienta, które może były powiedziane na slajdzie, ale dokładnie nie było wyjaśnione, o co chodzi. Klient, jeżeli mapujemy file system do naszego klienta, w tym przypadku do serwera Windowsowego, możemy włączyć, żeby był, możemy ustawić opcję, żeby był on też traktowany jako gateway, co oznacza, że kolejni klienci, którzy byśmy mieli w środowisku, którzy mieliby się łączyć już na przykład za pomocą tylko LAN klienta, nie muszą się łączyć bezpośrednio do Stornexa, ale mogą łączyć się do naszego dodatkowego gateway'a, co pozwala odciążyć nasze kontrolery metadanych i tak naprawdę zeskalować nasz system, dodając dodatkowe główki compute.
Podobna jest opcja dla możliwość dodania kolejnych serwerów, które zajmowałyby się przenoszeniem danych z dysków na taśmę. Więc tak naprawdę dzięki takim dodatkowym komponentom nasz system może się skalować nie tylko jeżeli chodzi o wzrost pojemności, ale też wzrost wydajności. To wydaje mi się dość istotne w przypadku archiwów, które się skalują do kilku petabajtów, tak jak to jest na przykładzie naszych klientów. Jeden system storny jako serce może obsługiwać po prostu kilka systemów, na które rozdysponowane są usługi storne, które zajmujące się przenoszeniem i wydawaniem danych. Ok, to z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się w tym krótkim czasie zawrzeć najważniejsze funkcjonalności StorNexta. I mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe trochę. Czas, który mieliśmy jest naprawdę minimalnym minimum, które pozwala cokolwiek powiedzieć o tym systemie. Ale jest to też, słuchać mnie, Piotrze? Tak. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że to też jest forma pewnej zajawki osoby, które by chciały więcej czasu na to poświęcić i przyjrzeć się własnemu systemowi czy własnym potrzebom. To jesteśmy na miejscu i jesteśmy w kontakcie. Można nas póki co online do siebie ściągnąć, by więcej uwagi poświęcić na konkretny przypadek. Ja teraz jeszcze korzystając z ostatnich 5 minut, zanim oddam ewentualnie głos osobom, które mają jakieś pytania, to Marcina Kabaja poprosiłabym o chwilę, o krótki komentarz. Przedstawiciel Quantum jest z nami. Musisz się tylko odmiutować, Marcinie. Tak, ja już się odmutowałem. Czy chciałbyś coś pokazać siebie albo jakiś slajd? Nie, chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim za uczestnictwo w tej prezentacji i w tym pokazie. Szczególnie podziękować Tobie, Marto i Jackowi za fajną organizację profesjonalną tego eventu. Kolegom Danielowi i Piotrkowi za bardzo fajną prezentację, do której można by wiele dodać, ale niestety ramy czasowe nie pozwalają nam za bardzo. Rozmawialiśmy tutaj, w zasadzie nie poruszyliśmy kwestii wydajności samego file systemu. Jest ogromna i tutaj kiedyś można było powiedzieć w szczegółach, jakie mamy w Polsce i poza Polską wdrożenia. Tam, gdzie uzyskujemy przepustowość na StorNexcie rzędu 10 GB na sekundę. Ale to jest temat na inną rozmowę. Również nie poruszyliśmy kwestii replikacji StorNextowej. Też ta temat, zwłaszcza w tych dzisiejszych trudnych czasach, jest dość intrygujący, ciekawy. Także ja na etapie tutaj skończył, ale przypomnę może wszystkim uczestnikom, żeby się nie krępowali, zadawali pytania. I tutaj na pewno ADT pomoże te wszystkie pytania odpowiedzieć. A jak będzie miał jakieś potrzeby o pomocy od nas, to oczywiście też. Mamy za sobą jako Quantum spore doświadczenie, jeżeli chodzi o wdrożenia takich subarchiwizacji. O tym już była mowa. Natomiast nie było o tym mowy, że zajmujemy się tym już około 30 lat. Taka jest teraz StorNexta, więc przez te 30 lat udało nam się zdobyć zarówno doświadczenia, jeżeli chodzi o wdrożenia tych systemów, jak i dobór sprzętu. Tutaj mówiliśmy o materiałach dyskowych, mówiliśmy o bibliotekach taśmowych. Jakby kogoś interesowało, skąd taki wybór, to też zapraszamy na oddzielną dyskusję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Marcinie. To teraz pytanie do pozostałych uczestników, bo chyba sami panowie. Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie, mam ostatnie 2 minuty, należy się odmiutować. I jeszcze chwilę na ewentualnie jakieś problemy techniczne. Na czacie jakby tutaj nikt nie zgłasza, więc chyba czas podziękować za wspólną godzinę. Wypełniliśmy ją
po brzegi. Tak jak wspominałam, sesja była nagrywana, więc będzie również dostępna online. Daniel, Piotr, Jacek, ja, panowie z Quantum jesteśmy dostępni przez telefon, mailem i na wizji. Do zobaczenia przy innej okazji. To jest pierwszy z naszego cyklu webinarów adeptowych, więc śledźcie nas na LinkedInie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wszystkim. Do widzenia, udanego dnia.